Oświecenie przypada na XVIII wiek. We Francji pierwsze myśli zwiastujące nową epokę zaczęły pojawiać się już pod koniec XVII stulecia, zaś datą końcową jest wybuch rewolucji francuskiej w 1789 roku. W Polsce natomiast za jeden z początków uznaje się objęcie tronu przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a koniec to wydanie pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza. Nazwa epoki pochodzi od światła jako metafory rozumu, który miał rozpraszać mroki niewiedzy. Wierzono, że tylko dzięki nauce możliwy jest postęp. Jednym z najważniejszych dzieł było więc powstanie pierwszej encyklopedii, Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, a także rozwój prasy, w tym gazet takich jak angielski The Spectator czy polski Monitor, które przyczyniały się do rozpowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa. Filozofia oświecenia bazuje na słowach barokowego myśliciela Kartezjusza, który powiedział: myślę, więc jestem. Stało się to podstawą do uznania rozumu za największą wartość oraz dążeń do wyzwolenia umysłu z błędów i uprzedzeń. Utrwaliły się dwa prądy filozoficzne. Racjonalizm, uznający, że źródłem poznania jest rozum i to nim należy oceniać działania, zwalczać przesądy i weryfikować autorytety, oraz empiryzm, uznający, że źródłem poznania są doświadczenie i zmysły, które dopiero później analizowane są przez rozum. Na ich bazie wyrosły ateizm i deizm. Pierwszy odrzucał istnienie Boga jako czegoś niemożliwego do potwierdzenia. Drugi natomiast uznawał jego istnienie, ale uważał go za byt nieingerujący w losy świata. Najważniejszymi filozofami byli pochodzący ze Szkocji David Hume, Anglik John Locke, Niemiec Immanuel Kant oraz Francuzi Voltaire i Jean-Jacques Rousseau. W literaturze wyodrębniły się trzy najważniejsze kierunki. Klasycyzm uznawał, że rozum jest najważniejszy w poznaniu świata. Cechował się jasnym i prostym językiem oraz respektowaniem ustalonych zasad pisania. Miał cel dydaktyczny, czyli uczenie czytelnika. Przedstawicielem klasycyzmu był Ignacy Krasicki, autor m.in. bajek i satyr. Sentymentalizm wyrastał z twórczości Jean-Jacques Rousseau, uznającego, że to emocje odpowiadają za poznanie świata, a literatura powinna wzruszać. Tematy poruszane przez sentymentalistów to powrót człowieka do natury, przeżywanie świata i przeciwstawienie się cywilizacji. Przedstawiciel polskiego sentymentalizmu to Franciszek Karpiński, autor utworu Laura i Filon. Rokoko zaś było wyrazem umiłowania piękna. Styl ten obejmował utwory rozrywkowe i bawiące czytelnika, przyjemne, zmysłowe, wytworne i delikatne. Najczęściej poruszały one tematykę miłosną i całkowicie odrzucały dydaktyzm. Przedstawicielem rokoko jest poeta Kajetan Węgierski. W Polsce dokonano wielu dzieł, które stały się przełomowe dla kultury i nauki. W stolicy powstał pierwszy w kraju teatr, Teatr Narodowy w Warszawie. Bracia Załuscy założyli jedną z największych w Europie bibliotek, która nazwana została ich nazwiskiem. Z inicjatywy Stanisława Konarskiego założono pierwszą nowoczesną szkołę wyższą, czyli Collegium Nobilium, a także zawiązano akademię, która stała się zalążkiem późniejszego Uniwersytetu Warszawskiego, czyli Towarzystwo Przyjaciół Nauk, i utworzono pierwszy centralny organ władzy oświatowej, Komisję Edukacji Narodowej. Niezwykłym dokonaniem jest też powstanie Konstytucji 3 maja, uznawanej za pierwszą w Europie i drugą na świecie. Jednak nie uchroniła ona kraju przed utratą niepodległości. Słaba Polska, trawiona korupcją szlachty i przekupstwami przedstawicieli obcych dworów, w wyniku trzech rozbiorów dokonanych przez Prusy, Austrię i Rosję, utraciła niepodległość na 123 lata. Podsumujmy. Oświecenie przypada głównie na XVIII wiek, zaś za jego ośrodek uznaje się Francję. Nazwa epoki pochodzi od światła jako metafory rozumu. Wiedzę uznawano za najważniejszą wartość.
Podstawy filozofii stanowią racjonalizm postulujący, że świat poznajemy rozumem i empiryzm opierający poznanie na doświadczeniu. Powstała wówczas pierwsza encyklopedia oraz nastąpił rozwój prasy, w tym pism takich jak The Spectator i Monitor. W literaturze wyróżniamy trzy nurty: klasycyzm mający cel dydaktyczny, sentymentalizm mający wzruszać i rokoko, którego zadaniem jest bawienie odbiorcy. W Polsce pod rządami Stanisława Augusta Poniatowskiego, pomimo reform i wielu dokonań w dziedzinie kultury, polityki i nauki, nastąpiły trzy rozbiory, skutkujące całkowitą utratą niepodległości. W kolejnych filmach opowiem o romantyzmie i o pozytywizmie. Jeśli podobał Ci się mój film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.